rozstrzygnięcie to, co się będzie działo na dolarze, no to będzie właściwie, jeżeli będzie wiedzieć, co się dzieje z dolarem, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy określić, jak się będą zachowywać poszczególne klasy aktywów. Dlaczego to jest tak istotne? Na przykład, jeżeli popatrzymy na rok obecny, zdecydowanie lepiej pod kątem wynikowym zachowują się spółki europejskie. Tutaj mówimy, że w roku bieżącym mamy do czynienia ze wzrostem EPS-u, czyli zysku na akcje dla spółek europejskich na poziomie około kilkunastu procent. Mniej więcej tyle się oczekuje. W Stanach Zjednoczonych to będzie pierwszy rok, gdzie najprawdopodobniej ten wzrost zysków spółek na akcje będzie oscylował w okolicy zera. I co jest tego powodem? No, głównym takim powodem jest właśnie moc dolara. To, że dolar się umocnił do euro w roku bieżącym o kilkanaście procent. Bo to jest naturalna presja na spółki amerykańskie, no, do obniżania zyskowności. No, bo te spółki amerykańskie to są, no, najczęściej duże konglomeraty, duże korporacje, które czerpią zyski nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale globalnie. Jeżeli się dolar umacnia, to naturalnie tym kanałem walutowym te przychody, które mają z innych regionów świata, no, są dużo mniej warte w dolarze. I dlatego stąd jest ta presja tak odczuwalna przy tak dużym ruchu tutaj na euro-dolarze, że no, uważam, że to jest główny powód, dla którego w roku bieżącym to będzie pierwszy rok, kiedy od kilku lat właściwie, od kryzysów, no, dołka w 2009, kiedy nie będziemy mieć wzrostu na poziomie zyskowności spółek. Wydawałoby się, że powinniśmy mieć raczej do czynienia z dalszym umacnianiem się dolara również w przyszłym roku, że to będzie kontynuacja tego ruchu. Aczkolwiek oczekiwania, no to jest jeden z takich większych konsensusów wśród inwestorów giełdowych, no, że wszyscy oczekują ze względu na tę dywergencję polityki monetarnej, kiedy no, już Fed jest w tym cyklu raczej podnoszenia stóp procentowych, a strefa euro i Bank Centralny Europejski jest raczej w cyklu jeszcze luzowania polityki monetarnej, ze względu na tę dywergencję. Teoretycznie powinno to wpływać na to, że dolar się umacnia, euro się osłabia. Ale z drugiej strony pozycjonowanie inwestorów jest już tak duże na to umacnianie dolara, że właściwie no, ciężko z dużą dozą pewności stwierdzić, czy to rzeczywiście będzie miało miejsce w przyszłym roku. Ja bym tylko uzupełnił jeszcze może o to, jak na przykład, nie wiem, my to widzimy, bo co ciekawe było w tym ostatnim okresie, szczególnie w ostatnim miesiącu, że szczególnie po ECB wystąpieniu, że mieliśmy, że tak powiem, kontrę na dolarze, na szczególnie względem euro, co w żaden sposób nie pomogło ani surowcom, ani emerging markets, ani walutom też emerging markets. Ta korekta była, ale ona była bardzo płytka w tym ruchu deprecjacyjnym walut emergingowych. Co pokazuje nam trochę, przynajmniej no my tak to oceniamy, że będąc w ósmym roku cyklu, bo liczymy go od szczytu poprzedniego, to jest 2007 rok, wiele korelacji, które znamy, których się nauczyliśmy, które gdzieś powtarzamy w naszej codziennej pracy, właściwie z czego się składa ta nasza praca, że obserwujemy te korelacje i staramy się z jednego aspektu, z jednej klasy aktywów te korelacje przekładać na kolejne. One się zaczynają łamać i myślę, że to też jest takie pokazanie i podsumowanie, takie, no my to tak czytamy, że to jest trochę wskazanie na to, że my jesteśmy w bardzo późnej fazie tego cyklu, niezależnie właśnie, każda klasa aktywów inaczej to przeżywa, dla emerging markets my jesteśmy w bestie tak naprawdę od kilku lat, ale to łamanie korelacji, które szczególnie teraz widać było przy tym ostatnim ECB, pokazuje, że ten przyszły rok będzie strasznie, strasznie trudny i wiele osób, które, myślę, że większość z nas, które bazuje na funkcjonowaniu rynku kapitałowego na zasadzie korelacyjnej, będzie miało bardzo utrudnione życie i tak jak to wspominałem wcześniej, bardzo mi się podobał jedna ze strategii
kolegów z Sellside'u, która mówiła właśnie w ten sposób, że 2015 był trudnym rokiem. Jeżeli wam się tak wydawało, że był trudnym rokiem, to 2016, to poczekajcie na 2016 rok. I myślę, że jednym z tych aspektów 2016 roku będzie łamanie wielu korelacji, do których jesteśmy przyzwyczajeni, i przy kolejnych debatach, na których się będziemy spotykać, będziemy się też zastanawiać, jak to jest, że przy tym zachowaniu jednej klasy aktywów te inne zupełnie się inaczej zachowały niż przez ostatnie kilka lat się zachowywały. Jak popatrzymy na sytuację na rynku długu właśnie w strefie euro, to zobaczymy, że grudzień jest wyjątkowym miesiącem i w miesiącu grudniu, jeżeli kraje emitują swoje obligacje, to jak patrzymy na to, ile muszą wyemitować, ile muszą wykupić, to tak naprawdę emisja jest na poziomie zero. I teraz każde skupowanie aktywów doprowadza do tego, że pojawia się kupiec, który skupuje towar, a na rynek ten towar nie dopływa. I rzeczywiście kilka tych decyzji, które zostały podjęte, czyli że obniżenie stopy depozytowej do minus 0,3, wydłużenie tego czasu skupowania tych aktywów, a jeszcze jedna ważna rzecz, która została podjęta, że te papiery, które są już skupione, będą reinwestowane, czyli jak będą wykupywane, to będą te pieniądze znowu wpływały na rynek. I teraz jak patrzymy, że na przykład w miesiącu listopadzie ECB, znaczy no może złe słowo, zostało skupione 62 miliardy euro i teraz oczekiwanie, że będzie to 85, to znaczy, że jakbyśmy dosypywali jeszcze więcej do tego rynku i to by mogło doprowadzić już do całkowitej zmiany postrzegania, wprowadzenia trendów, które nie miałyby w ogóle żadnego podstawy takiej w emisjach przez kraje. W związku z tym wydaje mi się, że to, że ta przesłanka nie została spełniona, to wynikało z tego, że tych emisji po prostu w grudniu jest mało. Możliwe, że w kolejnym roku te decyzje mogą nastąpić, może zostać rozszerzone te skupy, ale na dzień dzisiejszy tej potrzeby nie było. Oczywiście rynek czuje się rozczarowany, zwłaszcza ten rynek akcyjny, ponieważ każdy, kto zarządza na rynku, chciałby, żeby aktywa rosły i żeby te akcje szły do góry. No ale to nie zawsze tak jest, że z punktu widzenia równowagi makroekonomicznej pewne rzeczy trzeba robić. Oczywiście jak ECB by to zrobiło, to nikt by nic nie miał przeciwko temu. No wiadomo, żyjemy w czasach, w których cenami aktywów rządzą banki centralne. Jeżeli bank centralny podejmie decyzję, że chce, żeby pewne ceny były w jakimś miejscu, no to te ceny tam będą. No ale musimy przynajmniej trochę zakładać, że działają w miarę racjonalnie. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych mamy sytuację ustabilizowania się wzrostu gospodarczego na pewnym poziomie, no co jakoś tam szeroko przekłada się łącznie też i z kursem walutowym na to, że oczekiwania co do zysków amerykańskich spółek no nie są zbyt wygórowane. Natomiast rynek sobie całkiem sporo obiecuje po spółkach europejskich i zresztą chyba słusznie. Wygląda na to, że one w tym roku przynajmniej częściowo zadowolą inwestorów, jeżeli chodzi o dynamiki zysków, a od strony makro, no to mamy właściwie, jak patrzymy w statystyki PKB, to wszystkie kawałki, konsumpcja, inwestycje, handel zagraniczny, to wszystko jest w trendzie wzrostu wznoszącym, jeżeli chodzi o dynamiki, także na pewno będzie solidny fundament dla tego wzrostu, więc raczej ten rok powinien być pod tym kątem podobny do tego.